Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, na co zwracać uwagę podczas zakupów odpowiedniego powerbanka dla siebie. Po pierwsze, zwracamy zawsze uwagę na to, jaką ma pojemność. To jest najbardziej istotna sprawa. Powerbank kupujemy zwykle z takiego powodu, że chcemy mieć zapas energii bez gniazdka elektrycznego. Zobaczcie. Tu w przypadku tego powerbanka, którego szczególnie będę Wam zaraz polecał, sami zobaczycie dlaczego. Od razu Wam napomknę, że jest dostępny w zakupie w firmie xfon.com.pl z Bytomia. Zachęcam Was do odwiedzenia tej strony, tego sklepu. Bardzo fajne akcesoria, bardzo dobre ceny, ale nieistotne. Teraz zwróćmy uwagę na to. Pojemność 12 000 mAh. Zawsze to, co pisze na opakowaniu, bierzcie z takim delikatnym przymrużeniem oka, bo to jest taka teoria. W praktyce tyle, ile będziecie mogli wykorzystać, znaczy zużyć, że tak powiem, przerzucić na własnego smartfona, smartfony, to jest 70% tego, co tu pisze. Czasami w przypadku bardzo kiepskiej jakości sprzętu to może być nawet troszeczkę mniej, a czasami troszeczkę więcej. Powiedzmy, że ja zawsze bardzo negatywnie patrzę, więc 70% wyciągniecie. 10% z tego 120, 30% 360, więc odejmijcie sobie, przepraszam, 3600, odejmijcie sobie 12 000 3600 i mamy całe 8400. W związku z tym uznajemy sobie, że to urządzenie bez problemu poradzi sobie 8000 mAh, da radę, czyli troszeczkę poniżej 70%. Ja zawsze tak negatywnie patrzę, bo lepiej tak patrzeć niż potem się zawodzi. I patrzcie, 8000 powiedzmy mamy tutaj do dyspozycji w smartfonie. Tutaj na przykład Samsungu Galaxy S4 mamy akumulator 2400, powiedzmy, że 2500. Więc jeżeli mamy tutaj 2500 akumulator, tu mamy 8400, damy radę wyciągnąć, więc powinniśmy bez najmniejszego problemu trzykrotnie w pełni naładować tego smartfona. Ale w pełni, w momencie kiedy ten smartfon jest wyłączony. Jeżeli on by był włączony, gralibyśmy w gry, oglądalibyśmy filmy, to oczywiście nie naładujemy 3 razy, a być może 2 razy. To jest naturalne, bo ładowalibyśmy i w tym samym czasie rozładowali, to oczywiście jest naturalne, że nie jesteśmy w stanie tego samego wyniku osiągnąć. Ale okej. Tak więc pojemność jest bardzo istotna. Uznajmy sobie, że kupując powerbank, minimum 12 000 mAh. Nie polecam kupować mniejszej niż powiedzmy 12, ale na pewno dlaczego? Dlatego na pewno, bo jeżeli kupicie sobie na przykład taki powerbank, który pięknie wygląda, jest niedrogi w cenie na przykład, nie wiem, 50 zł i będzie miał pojemność powiedzmy 2600 mAh, wasz telefon ma 2400, odejmijmy od tego, co na opakowaniu pisze, jest 30%, więc powiedzmy, że. Powiedzmy, że tak naprawdę. MAh tej pojemności będziemy mogli wykorzystać, w związku z czym nie naładujemy w pełni swojego smartfona. I tak naprawdę powerbanka będziecie ładować, 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 a okaże się, że tak naprawdę nawet w pełni smartfona nie doładujecie, tylko na jakieś tam dodatkowe zadzwonienie, jakieś tam poużywanie w internecie chwilę. Myślę, że nie taka jest idea, nie taki jest cel kupowania powerbanka. Powerbank powinien, w moim przekonaniu, być bardzo pojemny, to jest pierwsza rzecz. Druga, powinien dawać mocny prąd ładowania. Tutaj mamy 2 A, nawet troszeczkę powyżej, ale powiedzmy 2 A mamy tutaj, bo też i 2 A piszą tutaj na opakowaniu. Tak więc 2 A ładowania daje nam to, że smartfona naładujemy bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko. W moim przekonaniu, jak sobie testowałem, to około 2 A ładujemy smartfona około 1,5 godziny. Całego mówimy. Cały akumulator i to jest bardzo dobry wynik. W przypadku powerbanków, które są nie tylko tanie, ładne, bardzo często, jeżeli się nie przypatrzymy, no to kupimy powerbanka i on będzie miał na przykład 1 A prąd ładowania. Jeżeli będziemy mieli 1 A prąd ładowania, to naszego smartfona oczywiście będziemy ładować 2 razy dłużej. A to jest trochę problematyczne, bo powerbank powinien szybko ładować. Powerbank ma mieć po prostu dużo energii, ale też szybko nią dysponować. Powinien mieć też odpowiednie zabezpieczenia. Ten akurat też ma zabezpieczenie przed przeładowaniem, niedoładowaniem i spięciami. Dzięki temu będziemy ładować bezpiecznie i wszystko po prostu będzie bezpieczne. Na co jeszcze zwracać uwagę? Prąd ładowania wiemy.
bardzo istotna rzecz, Dual USB Charger. Co to takiego jest? To jest coś takiego, że możemy sobie ładować naszego smartfona, dwa nasze smartfony naraz. Czyli mamy powiedzmy tu dwa smartfony, ciach, ciach, i chcemy je naładować. Bierzemy sobie, możemy wykorzystać tutaj złącze USB zwykłe, i bierzemy sobie jakiś tam kabelek i podłączamy sobie na przykład jednego smartfona. A jeszcze ta konstrukcja ma takie bardzo fajne rozwiązanie, bo ma tutaj taki kabelek wbudowany. I to jest naprawdę bardzo praktyczne i bardzo fajne rozwiązanie. Jak sami widzicie, skończycie ładować, pach. Ten kabelek tutaj ma nie tylko ładowanie, ale też ma złącze USB, które możemy podłączyć do ładowarki sieciowej albo do komputera i tym samym kabelkiem tutaj ładować ten powerbank i rozładowywać, czyli ładować naszego smartfona. Bardzo praktyczne rozwiązanie w tym powerbanku tutaj, jak widzicie, jest. Możemy sobie tutaj ładować, rozładować kabelkiem, który jest oczywiście tutaj na stałe podłączony, ale mamy też opcję podłączenia drugiego, czyli możemy dwa telefony naraz ładować w jednym czasie. Oczywiście prąd ładowania z 2 A się rozdzieli na po amper na każde złącze, ale i tak to jest bardzo dużo. Tu mamy złącze micro USB. Którym oczywiście powerbanka możemy też ładować. I tutaj mamy oznaczenie z boku. Właśnie, to jest też bardzo istotna rzecz, żeby oczywiście był jakiś wskaźnik, tak jak tutaj widzicie, dzięki któremu widzimy stopień naładowania. Tutaj są 4 diody, często są takie właśnie 4 lampki. Oczywiście to informuje nas o stopniu naładowania, czyli na przykład 25, 50, 75, 100%. Tak więc na co zwracamy uwagę? Szybkie podsumowanie. Fajnie, żeby miał podwójną opcję ładowania, czyli dual charger. Druga sprawa, fajnie, żeby miał oczywiście wskaźnik naładowania, tak jak tutaj widzieliście, żeby go uruchomić i sprawdzić, ile mamy teraz jeszcze. Wystarczy taki guziczek sobie tutaj nacisnąć, zobaczcie, pyk, i już nam tu świeci, jaki mamy stopień naładowania. Tak więc fajnie, żeby to miał. Bardzo fajnie, żeby miał dużą pojemność ten powerbank. 12 tysięcy, powiedzmy, że to będziemy uznawać teraz już za minimum. Bardzo, bardzo przydaje duża pojemność, bo możemy dać dziecku, na przykład jeżeli będzie chciało sobie pograć w gry na telefonie, może grać na naszym telefonie, jak mu się znudzi, to bierzemy smartfona i jest 100% naładowany. Tylko oczywiście istotne jest, żeby był cały czas podłączony do powerbanka. Wtedy on sobie gra, telefon jest cały czas doładowany, kończy grać, a my bierzemy telefon, mamy go naładowany. To jest dobre, szczególnie jak mamy dzieci. I ostatnia, najistotniejsza rzecz. Prąd ładowania. 2 ampery uznajmy za minimum. Nie polecam kupować powerbanków, które mają 1 amper prąd ładowania. Możecie mi wierzyć, że to naprawdę wolno ładuje. 1-amperową ładowarką to jest jakieś kilka godzin ładowania naszego smartfona. Już o tabletach nawet nie wspomnę. Tak więc zachęcam Was do kupna dokładnie tego modelu, który tutaj jest, albo podobnych takich modelów. Bo po prostu są bardzo praktyczne, jak sami widzieliście. Kabelek wbudowany, możemy podłączyć jeszcze kabelek dodatkowy i tak naprawdę mamy urządzenie, które jak sobie naładujemy, to bierzemy w góry, gdziekolwiek sobie jedziemy i mamy cały czas swoje źródło energii do swojego smartfona, do swojego ewentualnie tableta albo innych urządzeń, które potrzebują energii i są na micro USB ładowane albo po prostu kablem USB, bo mamy też zwykłe złącze tutaj u góry i możemy dowolny kabelek USB sobie podłączyć. Ok, myślę, że z mojej strony to tyle. Myślę, że w pełni odpowiedziałem na pytania, na co zwracać uwagę podczas zakupu powerbanka. Pamiętajcie, im wyższa pojemność, to oczywiście też wyższy ciężar i wymiary urządzenia, jednakże nie zabieramy tego urządzenia zawsze ze sobą. Zwykle, jeżeli decydujemy się na zabranie powerbanka, to zwykle mamy jakąś torbę, mamy jakiś plecak, więc ten ciężar, ten design, to jest naprawdę nieznaczące. To po prostu gdzieś tam jest. A w sytuacji, gdy potrzebujemy nagle źródła energii, i to dużego źródła energii, to bierzemy sobie takiego powerbanka i tak naprawdę wymiatamy, gdzie inni będą oszczędzać energię, będą przyciemniać ekrany, będą cudować, no nie będą mogli poużywać sobie telefonu, to my używamy tak jak sobie chcemy naszego smartfona, korzystamy z internetu, z czego chcemy, ekran możemy sobie ustawić mocniej, będziemy widzieć, że się rozładuje, bierzemy naszego powerbanka, wyciągamy, podłączamy, zobaczcie, pyk. Gdzie jest to? O, ciach. I już nam się smartfon ładuje. Jak sami widzicie.
To naprawdę bardzo praktyczne rozwiązanie. Tak więc każdemu z Was polecam zakup powerbanka. Powerbanku, o tak chyba dokładnie trzeba powiedzieć. Dobra, z mojej strony to chyba tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszelkie pytania. Jeżeli planujecie kupno jakiegoś powerbanka, zobaczcie jeszcze raz ten film, zastanówcie się, czy moje porady są przydatne. Jeżeli tak, oczywiście zachęcam Was do skomentowania tego filmu, polubienia i subskrybowania mojego kanału z poradnikami. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.